5. Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w sprawie dowozu do szkoły. Takie spotkania odbyliśmy, to już było drugie z kolei. Pierwsze odbyliśmy przed zorganizowaniem przetargu na dowóz. Wiemy, że musi być obowiązkiem gminy jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły Słupcy, tylko dochodzi do tego, że na to pierwsze spotkanie przyszło ledwo połowa rodziców. Byłem zaskoczony tym, bo powiem otwarcie. Teraz nie wiemy, czy tamci zrezygnowali z dowozu, czy w swoim zakresie będą dowozić. To się okazało po rozmowach telefonicznych, że się tłumaczyła, to nie miało czasu o coś takiego. Ten przetarg się odbył i było spotkanie to 30 właśnie z przedstawicielem firmy przewozowej, żeby ustalić trasę, godziny, tak jak to było w poprzednich latach. Na tym spotkaniu no, w zasadzie uczestniczyli wtedy już wszyscy. Po fakcie okazało się, zgłosiła się jedna mama, która poprzednio zrezygnowała na piśmie, że nie będzie dowozu, no teraz my po przetargu okazuje, mamy jeszcze jedną osobę do dowozu, plus wydłuża się trasa dowozu. Nie wiem, na dzień dzisiejszy tą informację przekazaliśmy, jeżeli się odezwała, to tak jest dowóz zrobiony, jakby w przetargu zrobiony.